Baśń z Łotwy. A story from Latvia. Waleczny rybak. The fighting fisherman. Młody rybak imieniem Pastaris lubił żeglować daleko w Morze Bałtyckie w poszukiwaniu wielkich rybnych ławic. A young fisherman named Pastaris liked to sail far into the Baltic Sea in search of large schools of fish. Pewnego wieczoru, kiedy wracał do domu, obok jego łodzi zabulgotała woda i z głębi wyłonił się straszny olbrzym. One evening, as he headed home, the water started bubbling beside his boat and a huge giant rose out of the depths. Zanim młodzieniec zdążył zareagować, olbrzym chwycił go i zabrał do swojego zamku na odległej wyspie. Before Pastaris could do anything, the giant grabbed a hold of him and carried him off to his castle on a remote island. Gotuj dla mnie i opiekuj się moim zamkiem, rozkazał mu olbrzym. Pracuj ciężko, a ja ci dobrze zapłacę. Jest tylko jedna zasada, której musisz przestrzegać. Jeżeli usłyszysz coś dziwnego w nocy, zignoruj to. Cook for me and look after my castle, commanded the giant. Work hard and I shall pay you well. There is only one rule that you must obey. If you hear anything strange at night, ignore it. Pastaris pomyślał, że zasada ta była bardzo osobliwa, ale zgodził się. Nie miał przecież wyboru. Pastaris thought that the rule was very peculiar, but he agreed. What else could he do? Tej samej jeszcze nocy obudził go niepokojący głos. Coś jakby szloch dochodził z pokoju obok. That night he woke up with a start. Someone was sobbing in the room next door. Zapalił świecę i poszedł sprawdzić, co się dzieje. He lit a candle and went to investigate. Na krawędzi łoża siedziała młoda dama i płakała. A young lady was sitting on the edge of a bed, weeping. Kim jesteś? Zapytał Pastaris. Who are you? Pastaris asked. Porwał mnie olbrzym, odpowiedziała. Chcę, żebym go poślubiła. The giant kidnapped me, she said. He wants to marry me. Nagle na korytarzu rozległy się ciężkie kroki. Just then heavy footsteps came along the corridor. Ostrzegałem cię! I warned you! Ostrzegałem cię, żebyś przestrzegał zasady. I warned you to obey the rule! Ryknął olbrzym i wyrzucił Pastarisa przez okno. The giant roared and he hurled Pastaris through the window. Ja nie na tym, jak to skaja ligła.
Chłopak spadł na pustkowie daleko od Bałtyku. Nie wiedział, gdzie jest. Postanowił iść przed siebie, aż znajdzie drogę prowadzącą do zamku olbrzyma. Pastaris flew through the air and landed in the wilderness far from the Baltic. He walked and walked, looking for a road to take him back. Nie mógł przestać myśleć o pięknej dziewczynie, która została tam uwięziona. He couldn't stop thinking about the beautiful girl he had left behind. W końcu spotkał czterech myśliwych, którzy siedzieli wokół ogniska. After a while, he came across four hunters who were sitting around a fire. Pomóż nam, powiedział jeden z nich. Zabiliśmy niedźwiedzia, ale nie umiemy go sprawiedliwie podzielić. Help us, said one of them. We have killed a bear, but we can't divide it fairly. Pastarius wziął od jednego z łowców miecz i podzielił niedźwiedzia na cztery równe części. Pastaris borrowed a sword and cut the bear into four equal parts. W zamian od każdego z mężczyzn otrzymał prezent. Each of the men gave him a gift in return. Pierwszy dał mu włosie z byczego ogona. The first one gave him a hair from a bull's tail. Weź to do ręki, a twój cios będzie najsilniejszy na świecie, oświadczył. Hold this in your hand and you will have the strongest punch in the world. Drugi myśliwy wręczył mu pióro. Wetknij je sobie za ucho, a polecisz z prędkością światła. The second handed him a feather. Tuck this behind your ear and you will be able to fly at the speed of light. Prezentem od trzeciego mężczyzny była rybia łuska. The third man's gift was a scale from a fish. Włóż ją między palec wskazujący a kciuk, a popłyniesz szybciej niż rekin, wyjaśnił. Hold it between your finger and thumb and you will be able to swim faster than any shark. Ostatni ofiarował mu nogę mrówki. Użyj jej jak łopaty. A przekopiesz się na drugą stronę świata, oznajmił. The last man held out a leg of an ant. Use it like a spade, and it will dig right through to the other side of the world. Czterema prezentami w kieszeni Pastaris udał się do zamku olbrzyma. With the four gifts in his pocket, Pastaris set off for the castle. Po przejściu mili albo dwóch usłyszał znajome porykiwanie. After a mile or two, he heard a familiar roar. A gdzie to się wybierasz? Wrzasnął olbrzym. Where do you think you are going? Shouted the giant. Pastaris ścisnął włosie byka i zadał tak silny cios, że olbrzym poszybował w powietrzu. Pastaris grasped the bull's hair and punched him. The giant flew through the air. Uwolnij dziewczynę, albo natychmiast cię zabiję, wykrzyknął młodzieniec. Set the girl free, or I'll kill you where you stand. Pastaris shouted. Wściekły olbrzym uśmiechnął się szyderczo. The furious giant sneered. Nie można mnie zabić, bo moja dusza ukryta jest w miejscu, do którego nikt nie może się dostać. I cannot be killed. My soul is hidden where no one can reach it. W zamku znajduje się skrzynia, w której schowany jest miecz.
In my castle is a chest, and inside that chest is a sword. Przecina on wszystko, nawet zaczarowane drzewa w lesie wokół zamku. A sword that can cut through anything, even the enchanted trees in the woods around my castle. W lesie żyje wąż, który pilnuje białego gołębia, w gnieździe którego znajduje się jajko. In those woods lives a serpent that guards a white dove. And in the dove's nest is an egg. W nim właśnie ukryta jest moja dusza. My soul is inside it. Nikomu dotąd nie udało się odnaleźć tego gniazda. A gdyby nawet tak się stało, to nikt nie zdołałby rozbić owego jajka. No one has ever been able to find the nest. And even if they did, they would never be able to crush the egg. Pastaris wyjął rybią łuskę i wskoczył do morza. Pastaris took out the fish scale and dived into the sea. Kilka razy machnął ramionami i dotarł do zamku olbrzyma. In a few strokes he reached the giant island. Odszukał skrzynię i roztrzaskał ją. He went into the castle, found the chest and smashed it open. W skrzyni był miecz. There was the sword. Wycinając mieczem drzewa, młodzieniec przedarł się przez zaczarowany las i znalazł węża, który strzegł białego gołębia. Pastaris hacked through the enchanted woods and found the serpent guarding the dove. Jednym uderzeniem magicznego miecza chłopak uśmiercił gada, a gołąb wystraszony hałasem zleciał w niebo. He killed it with one blow. The dove, frightened by the noise, took off into the sky. Pastaris złapał magiczne pióro i podążył za nim, szybując na niewidzialnych skrzydłach. Pastaris grabbed the magic feather and followed, flying on invisible wings. Biały gołąb przeleciał nad siedmioma morzami, aż w końcu znalazł się w gęstej dżungli. Jego gniazdo było schowane wśród liści tak wysoko, że nikomu nie udałoby się tam nigdy wejść. W gnieździe leżało jajko. Pastaris pochylił się, by je chwycić, ale niestety wyślizgnęło mu się z rąk i spadło na ziemię. Zamiast się jednak rozbić, zakopało się głęboko w ziemi. It's across the seven seas went the dove, into a jungle thick with creepers. It settled in a tree so high that no one could ever climb it. Its nest was hidden in the leaves, and in the nest lay the egg. Pastaris swooped down and grabbed it. The egg slipped out of his hands and plummeted to the ground. Instead of shattering, it buried itself deep in the earth. Pastaris kopał nogą mrówki, a kiedy natrafił na jajko, włożył do swojego buta włosie byka i nadepnął na cenne znalezisko. Krzyk umierającego olbrzyma rozległ się echem po całym świecie. Pastaris dug into the ground with the ant's leg. When he found the egg, he put the bull's hair into his boot and stamped on the egg.
the giant's dying scream echoed right around the world. Pastaris użył rybiej łuski i pośpiesznie wrócił do zamku, by uwolnić piękną dziewczynę. Z radością poślubiła ona młodego i odważnego rybaka. Wszystko zatem zakończyło się szczęśliwie. Pastaris used the fish scale to hurry back to the castle and rescue the beautiful girl. She was delighted to marry the brave young fisherman. So, everything worked out perfectly. Bye.